Ich habe eine Frage. Ich habe nicht richtig verstanden, was hier vorher ein Bruder erklärt hat mit Buch des Lebens. Ja mam pytanie dotyczące tego, co tutaj poprzednio jeden z braci mówił, co dotyczy tej księgi żywota. Ich sage nur eins, ich habe so verstanden. Ja to powiem tak, jak ja zrozumiałem. Was hier vorher gesprochen war oder gesagt war. Co poprzednio było już powiedziane. Als hätten wir zwei Bücher des Lebens, das im Philippa und im Philipperbrief und im Offenbarung. Tak jak gdybyśmy mieli dwie księgi żywota. Aber ich sehe keinen Unterschied und dieser Unterschied war nicht richtig mir aufgeklärt. Mindestens zu meines Sinnes kam das nicht. Vielleicht Müdigkeit oder schlechtes Luft oder Vergesslichkeit. Ja nie widzę tutaj różnicy pomiędzy tymi księgami, albo te różnice zostały tutaj niedostatecznie wyjaśnione, albo czegoś nie zauważyłem na skutek przemęczenia. Ich verstehe nicht, dass das kann man so einfach sagen, alles in eingetragen wie in einen Kirchenregister. Nie rozumiem tego, jak mogłoby być wszystko zapisane, jak w jakimś rejestrze kościelnym. Und nachher wird immer ausgelöscht, ausgelöscht, ausgelöscht. A potem miałoby być wymazywane, wymazywane. Ich bin dankbar, die Brüder, wenn die richtig jetzt das richtig stellen, diese Frage, was mich ein bisschen quält. I byłbym wdzięcznym za wyjaśnienie tej sprawy, bo trochę mnie to niepokoi. Chciałbym również, żeby tą Księgę Żywota odnieść w stosunku do tych myśli Mojżesza, gdy on mówi do Jehowy, to mnie wymasz z Ksiąg Żywota. Ich möchte auch zugleich, dass man diese Frage oder diese Tatsache, die jetzt beschrieben wird, auch in Verbindung setzt damit, dass Mose auch betet, so lösche mich aus dem Buche des Lebens. I jeszcze następne pytanie. Und eine weitere Frage. Czy ci te aniołowie moi, którzy tu są wymienieni, diese Engel, die dem Herrn gehören, am Ende von Vers 5, was sind das für Engel? Są to ci sami, co z Hebrajczyków 12, 13 bodajże. Sind das die gleichen Engel, die, glaube ich, in Hebräer 12, Vers 13 vorkommen? Kapitel 12, Vers 22. I trzecie pytanie. Und eine dritte Frage. Te szaty białe. Diese weißen Kleider. Czy to można odnieść w tym życzeniu Boga? Ob man das in Bezug auf den Wunsch Gottes beziehen darf? Piąta Mojżeszowa 22. 5. Mose 22. Wiersz 11. Vers 11. Piąta Mojżeszowa, 22 rozdział, 11 wiersz. Nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i z lnu. Ich werde jetzt nicht gleich alle Fragen beantworten. Nie odpowiem od razu na wszystkie pytania. Aber die Frage über das Buch des Lebens habe ich gehofft, dass sie noch gestellt wird. Ale co do tego pytania dotyczącego Księgi Żywota, to miałem taką nadzieję, że w końcu ktoś postawi pytanie na ten temat. Dass wir etwas deutlicher das darlegen können noch. Abyśmy mogli to dobitniej przedstawić. Ich muss dazu etwas Grundsätzliches sagen über die Wörter und Ausdrücke in der Heiligen Schrift.
Najpierw muszę powiedzieć coś zasadniczego dotyczącego słów i wyrażeń zapisanych w Piśmie Świętym. Wenn ein Ausdruck oder ein Wort in Gottes Wort vorkommt, jeżeli jakieś wyrażenie albo słowo w Słowie Bożym się pojawia, dann meint es nicht an jedem Ort dieselbe Sache. To nie zawsze w każdym miejscu, w każdej księdze Biblii ma na myśli tą samą rzecz. Ich möchte ein Beispiel sagen. I chciałbym to przytoczyć na przykładzie. Das Wort Fleisch. Słowo ciało. Das wird im Zusammenhang der Schrift eine ganz verschiedene Bedeutung haben. To w różnych miejscach Pisma to słowo będzie miało bardzo różne znaczenie. Da haben wir in Galater 5 die Werke des Fleisches. Mamy w Galacjan 5 rozdziale opisane uczynki ciała. Und wir wissen, dass es das ist, was sündigen ist. A my wiemy, że tam są wymienione uczynki, które są grzechami. Und dann lesen wir vom Herrn Jesus, er ist im Fleisch gekommen. A następnie czytamy też i o Panu Jezusie, że On przyszedł w ciele. Das bedeutet etwas ganz anderes. A to przecież oznacza całkowicie coś innego. Er ist Mensch geworden. On stał się po prostu człowiekiem. Wenn ein Ausdruck kommt in Gottes Wort, jeżeli jakieś wyrażenie pojawia się w Słowie Bożym, dann ist der Kontext das erklärende Element. To kontekst wokoło tego słowa jest najważniejszym wyjaśniającym elementem. Das heißt, wir müssen einen Ausdruck, die Bedeutung eines Ausdrucks erkennen im Zusammenhang des Gedankens, in der er gestellt wird an dieser Schriftstelle. To znaczy, że jeżeli jakieś słowo jest, pojawia się w Słowie Bożym, to musimy je rozumieć w powiązaniu ze znaczeniem wszystkich, całego urywka tego miejsca ze Słowa Bożego. Und so haben wir in Offenbarung 3 hier das Buch des Lebens im Kontext des Bekenntnisses. I tak też i tutaj w objawieniu w trzecim rozdziale, w piątym wierszu oglądamy tą księgę żywota w kontekście tego życia wiecznego. Przepraszam, wyznania. In Offenbarung 20 haben wir es im Zusammenhang mit der ewigen Bestimmung des Menschen. A w księdze objawienia w 22 rozdziale to słowo w 20 rozdziale to słowo pojawia się w kontekście wiecznego przeznaczenia człowieka. Und darum ist das dort ein anderes Buch. I dlatego jest tam wymieniona całkiem inna księga. Und wer im Buch des Lebens steht nach Offenbarung 20? A jeżeli oglądamy tą księgę żywota zgodnie z objawieniem 20 rozdziału, wird eingehen in die ewige Herrlichkeit. To stwierdzimy, że kto tam jest zapisany, będzie wejdzie do wiecznej chwały. Und niemand kann daraus gelöscht werden. I nikt nie może być z tej księgi wymazany. Und am großen weißen Thron, wo die Ungläubigen gerichtet werden, a przy tym wielkim białym tronie, gdzie niewierzący będą sądzeni, wird dieses Buch des Lebens geöffnet, tam zostanie otworzona ta księga żywota, um klar zu machen, dass in diesem Buch des Lebens kein einziger dieser Ungläubigen steht. Po to, aby wykazać, że w tej księdze żywota nie został zapisany ani jeden z tych niewierzących, którzy zostali osądzeni. Sie gehen in die ewige Pein, weil ihr Name nicht im Buch des Lebens steht. I oni idą na wieczne potępienie i męki wieczne z tego powodu, że ich imiona nie zostały zapisane w tej księdze żywota. Aber hier in Offenbarung 3 haben wir das Buch des christlichen Bekenntnisses. Ale tutaj w objawieniu w trzecim rozdziale oglądamy tą księgę żywota jako tą księgę tego chrześcijańskiego wyznania. Und ich wiederhole,
dass da jeder eingetragen wird, der in irgendeiner Weise sich zum christlichen Glauben bekennt. I jeszcze raz to powtarzam, do tej księgi jest zapisany każdy, który w jakikolwiek sposób przyznaje się do chrześcijaństwa. Wer sich zum Islam bekennt, wird darin nicht eingetragen. Mianowicie, kto przyznaje się do islamu, w tej księdze nie będzie zapisany. A wer sich zum christlichen Glauben bekennt, ale kto się przyznaje do chrześcijańskiej wiary, der wird in diesem Buch des Bekenntnisses eingetragen. Ten zostaje zapisany do tej księgi wyznania. Ob sein Bekenntnis echt ist oder nicht. Nieważne w tym momencie, czy jego wyznanie jest szczere i prawdziwe, czy nie. Mit anderen Worten, ob er sich bekehrt hat oder nicht. Ob er sich bekehrt hat oder nicht, mit anderen Worten. Innymi słowami, czy on się nawrócił, czy nie. Und der Herr wird dieses Buch des Bekenntnisses klar machen. Klären. A Pan wyjaśni tą sprawę tej księgi wyznania. Und es geht in unserer Stelle darum, a w naszym miejscu rozważanym chodzi o to, dass diese Treuen ebenso wie die Untreuen in diesem Buch des Bekenntnisses sind, że ci wierni zarówno równo z tymi, którzy byli niewiernymi, zostali zapisani w tej księdze wyznania, und dass der Herr ihr Bekenntnis als echt anerkennt. I że Pan tą resztkę, tych niewielką ilość osób uznaje, że ich wyznanie jest szczere i prawdziwe. Im Unterschied zur Masse der Menschen von Sardes. I to w odróżnieniu od tej pozostałej masy ludzi w Sardes, die auch ein christliches Bekenntnis haben, którzy też posiadali te chrześcijańskie wyznanie, das aber nicht verbunden ist mit Leben aus Gott in ihnen. Ale które nie jest połączone z życiem w Bogu razem z Nim, z Panem. Die Frage, die in Verbindung mit Mose gestellt worden ist, a to pytanie dotyczące tego przypadku Mojżesza, ist es, wenn ich mich recht entsinne, das Buch der Lebendigen. To o ile sobie dobrze przypominam, chodzi o księgę żywych. Und wenn Mose sagt, streiche mich aus deinem Buche, a jeżeli Mojżesz teraz powiedział, wykreśl mnie z twojej księgi, dann war er so mutlos, to po pierwsze geworden, on to powiedział, będąc bardzo zniechęcony, dass er nicht mehr leben wollte. I chodziło o to, że on nie chciał już dłużej żyć. Das ist die Bedeutung jener Stelle. Takie jest znaczenie tego miejsca. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon so gesprochen habt. Nie wiem, czy już wy żeście też tak kiedyś mówili. So mutlos geworden. Czy byliście już tak zniechęceni, załamani? Dass ihr gesagt habt, jetzt will ich nicht mehr weiterleben. Że żeście powiedzieli, a teraz to już nie chciałbym dalej żyć. Das ist die Bedeutung von Mose. Takie jest znaczenie tego miejsca dotyczącego Mojżesza. Wie er zu Gott sagt, streiche mich aus deinem Buche. Który powiedział do Boga, wykreśl mnie z twojej księgi. Bruder Navrat wird sicher auf die Beantwortung der weiteren Fragen warten, aber da wir nun einmal beim Buch des Lebens sind, darf ich da vielleicht noch etwas vorschalten. Wprawdzie brat Navrat oczekuje na odpowiedź na następne pytania, ale ponieważ zajmujemy się akurat tematem Księgi Żywota, to pozostańmy przy tym. Da wir in Verbindung mit dem Buch des christlichen Bekenntnisses hier davon lesen, dass einige nicht aus diesem Buch ausgelöscht werden. Jeśli chodzi o tą księgę tego chrześcijańskiego wyznania i tej sprawy, że niektórzy z niej nie będą wymazani, to można wyciągnąć odwrotny wniosek,
dass andere sehr wohl aus diesem Buch ausgelöscht werden. Że inni będą z tej księgi wykreśleni. Ich habe dazu zwei Fragen. I co do tego mam dwa pytania. Erstens, po pierwsze, zu welchem Zeitpunkt werden die Namen der unechten Bekenner ausgelöscht? W jakim punkcie czasowym imiona tych wyznawców będą wykreślone? Und die zweite unmittelbar damit zusammenhängende Frage. A drugie pytanie, które łączy się z poprzednim. Wenn dieses Auslöschen beendet ist, gdy to wykreślanie już będzie zakończone, deckt sich da nicht die Zahl der Namen, die in dem Buch des ewigen Lebens, will ich einmal sagen, stehen, mit den Namen, die verblieben sind in dem Buch, mit dem wir es hier zu tun haben? Czy wtedy liczba tych imion, którzy zapisani są w tej księdze żywota wiecznego, nazwijmy tą księgę z objawienia 20 rozdziału, będzie taka sama jak liczba tych imion zapisanych w księdze żywota z naszego rozdziału, którzy pozostaną w tej księdze po wykreśleniu pozostałych? Wobei es natürlich nach wie vor zwei getrennte Bücher bleiben. Oczywiście te dwie księgi dalej pozostaną dwiema różnymi księgami.